Cześć, witajcie. Witajcie na pierwszym naszym szkolnym wydarzeniu, które odbywa się w grze, a jest to oczywiście Minecraft. Ja jestem Mateusz, autor projektu, razem ze mną jest Oskar. Przywitać się możecie, nie powiedziałem na początku. Witam bardzo serdecznie. Romek. Witam. Adam. Witam. Paweł. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian. Witam. Słuchajcie, przygotowałem dla was kilka zadań, żeby zwiedzanie szkoły, no właśnie szkoły, nie było takie nudne. Mamy tutaj replikę dobrzeńskiej szkoły. Szkoły zespołu szkół w Dobrzeniu Wielkim. W skali 1 do 1 w Minecrafcie. Razem z rozległym dość terenem dookoła. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Za chwilę wejdziemy do środka. Znajdujemy się w tej chwili na spawnie przy bardzo pięknym autobusie koszlawym jakiego rozkład jazdy, więc myślę, żeby już nie przedłużać, to zapraszam wszystkich do środka. Będziemy robić. Więc teraz słuchajcie, mam dla was serię zadań poukrywanych w różnych miejscach w szkole. Pierwsze z nich znajduje się w laboratorium chemicznym na pierwszym piętrze. Myślę, że wszyscy wiedzą, gdzie ono jest. Więc możemy już tam się udać. Nie te drzwi. Co to za guzik? Mogę go przycisnąć? Otóż jest to guzik. Posłuchajcie. Takie guziki będą rozlokowane w różnych miejscach na mapie. One prowadzą bezpośrednio do zadań. To jest jedno z nich. Więc możecie guzik już sobie wcisnąć. Znajdujemy się w tej chwili w pokoju zadań. I waszym pierwszym zadaniem jest wytworzenie mikstur, które macie podane na tablicy. Z racji, że jest to jednak laboratorium, chemia. Ja robię fajerkę. Ej, dajcie magma cuby. Możecie się jakoś właśnie... Mam nadzieję, ej, czemu że... czemu wszystko zabraliście ze skrzynki? Wam wystarczy, więc nie zabierajcie całości. Najlepiej jakbyście się podzielili, kto zadanie jakie wykonuje. Ja robię fajerkę. Bo tych zadań będzie kilka i myślę, że będziecie po prostu w stanie się tak zorganizować, że na przykład każda, jedna osoba robi jedno zadanie. Pomieszczenie ciemne, jak głowa ucznia przy odpowiedzi. Puste. Słychać jakieś kurczaki. Kto potrzebuje... Słychać kurczaki, ale to za chwilę dopiero. Jak już wszystkie mikstury wytworzycie... No dobrze, w takim razie fajerka zaraz gotowa. My... Co? W razie jakbyście potrzebowali podpowiedzi, to służę pomocą. Natomiast chciałbym, żebyście to wykonywali sami mimo wszystko. Chyba coś zepsułem. Dopiero w ostateczności zasięgali po moją radę. No dobrze. Z tego co widzę, wytworzyła się mała mikstura zamiast odporności na ogień. I szczerze mówiąc, w tym momencie zacząłbym od nowa. Od butelki z wodą.
No dobra, żeby nam to zbyt dużo czasu nie zajęło, ja wam tylko podpowiem, że każdą miksturę należy zacząć od zrobienia podstawy pod tę miksturę. W tym przypadku powinna być to brodawka. Nie róbcie od razu z samą wodą, trzeba dać najpierw brodawkę. Nie, kurczę, nie to. Dobra, robimy teraz... Dokładnie. Bazę. Ja potem wrzucę magma creama. Będziemy mieli fajerkę. W slangu minecraftowym. Dobrze, że to wyróbcie, a ja w tym czasie polecę trochę wyżej, żeby pokazać trochę szkoły. Tu są szatnie w tym miejscu. Siłownia. Zaraz przy sali gimnastycznej. Czemu wzięliście wszystkie? Potem jeszcze przyjdziemy. Butelki wzięliście. Dobrze, mamy mikturę odporności na ogień. Czyli wrzucić do tej skrzynki, tak? Tak. To fajnie. Super, to, udało się. To mamy. Niewidzialność. Mikstura niewidzialności. I tu was ostrzegam, że... jej wytworzenie składa się nie z dwóch, a z trzech etapów. Robiło się najpierw noktowizja, a potem z tego się robiło niewidkę, z tego co pamiętam. Najpierw musimy dać brodawkę neterową, żeby sobie zrobić Aquard Potion. Dokładnie. Czy to ja dam brodawkę do statywu alchemicznego. A potem dam złotą marchewkę, chyba że ktoś inny chce to zrobić. Dobrze. To w momencie, jak to się wszystko waży, to my możemy wyjść na przykład na podwórko. Ale tego jednego akwarda nie wyjmujcie. Teraz sfermentowane oko pająka. Kto to wyjął? A gdzie jest w ogóle niewidzialności? Dobra, nie psujcie już. No przestańcie się tym bawić, bo nigdy nie wyjdziemy z tej laborki. Niech ktoś ukradł wszystkie marchewki. Laborka wcale nie taka łatwa, jak się wydaje, prawda? Dokładnie. Jakby to wiedział pan, to dostalibyście jedynki. Tego właśnie przez no laboratorium. I kto wyjął potkę? Kto tu taki dowcipny? Nie ruszajcie tego Breving Standa, bo nigdy nie wyjdziemy z tej klasy. To już tu sabotażuje. No i znowu ktoś wyjął miksturę. Oddajcie to. Już nie wyjmujcie. No to wyjął! Oskar, wyjdź z tego Breving Standa, widzę, że się w niego patrzysz. Dobra, może... Możemy cheatować? Weźmy to już. Ktoś cały czas bierze. Mamy impostora wśród nas. A to jest dobry motyw. Oskar jest sus. Dobra, nigdy tego nie zrobimy, bo ktoś zawsze musi wyjąć potkę sekundę przed tym, jak się kończy. No właśnie. Dobrze, z racji tego, że ten etap i tak jest
Najniżej mam wrażenie zautomatyzowany ze wszystkich. Ale udało się zrobić Night Vision. To jest pierwszy Vision. Ale ktoś je zabrał. Dajcie tutaj Night Vision, proszę. Dobra. To w takim razie praktykę sobie odpuścimy. Będzie szybkie pytanie z teorii. Niewidzialności się robi miksturę teraz z Night Vision i z czego? I z fermentowanego oka pająka. Dokładnie. A miksturę siły z? Miksturę siły się robi z... Najpierw z netherowej brodawki, a potem z tego, z blaze powdera, czyli to jest... Bardzo dobrze. To jest płomienny proszek, jeśli ktoś... Dokładnie. Nie ma angielskich ustawień. Więc z racji, że mogę tą próbę uznać za wykonaną, pozwolę już sobie postawić tutaj guzik, który możemy wszyscy wrócić na górę. Jakieś odliczanie. Wróciliśmy do laboratorium. Macie przed sobą numerek 7 w tej chwili. Zapamiętajcie go, możecie zapisać, ponieważ on będzie wam bardzo potrzebny na samym końcu. I takie różne numerki będziecie zbierać po każdym z zadań. Dobrze, wszyscy wyszli już? Tak, z tego co widzę, tak? Następne zadanie czeka nas w klasie językowej na drugim piętrze. Zapraszam teraz wszystkich. Idziemy na górę. To korytarz. Nie śmiecimy w szkole. Tędy. Jest guzik. O, znalazłem guzik. Dobra. Czekajcie. Guzik jest w ostatniej sali na końcu. Już go znaleźliśmy. Jesteśmy w środku jakiegoś zoo. Jesteśmy w środku zoo. Takiego mini zoo. Teraz mamy uwaga. Tutaj krowę. Macie za sobą trzy zwierzęta. A za sobą tablicę z ich nazwami, z czego tylko jedna z każdej trójki jest poprawna. Musicie pociągnąć za tą dźwignię, która odpowiada poprawnej nazwie. Ćwiczenie językowe. Moglibyście się nie bawić? Uzgodnijcie może po prostu, która odpowiedź jest. Nie ruszajcie kurczaka, bo to na pewno jest chicken przez to C. Nie, chwila. To jest chyba poprawne. A lama chyba było po angielsku przez 2L, co nie? Jak znajdziecie prawdziwą kombinację, to pojawi wam się guzik. Wydaje mi się, tylko... że jest lama przez H. Paweł. To jest jeszcze nie tak. Może to. Jak jest był to... grzybek? Jest to ta odpowiedź. Zastanawiam się, czemu się guzik nie pojawia. Ja też. Jestem bardzo ciekawy. Zaznaczcie tak, jak było. A ja w tym momencie to sprawdzę. Tylko zwinąć na zaplecze. Nie zaznaczajcie wszystkiego. My mamy tutaj impostorów.
ewidentnie. Znasz ty po prostu jedną odpowiedź? Możemy odznaczyć wszystko, a później dopiero zaznaczać. A, nie ruszajcie, nie ruszajcie. Tak jest dobrze. Coś się zepsuło. Kto wziął guzik? Aha. Klikaliście tak szybko, że zepsuliście mechanizm. No, wszyscy się bawili. Więc ja go sobie pozwolę teraz ręcznie naprawić. No dobra. Powinien wam się ukazać guzik. O, właśnie. Mamy dwa. 7-2. To jednym numerkiem jest 2. Trudno mi, szczerze mówiąc, powiedzieć, kto był najbardziej zaawansowany jakby w tym zadaniu. Poprzednim był to Paweł. Dobrze, następne zadanie jest to sprawdzian z historii. Klasa od historii, która znajduje się na pierwszym piętrze. O, właśnie w tamtą stronę. 215, o ile dobrze pamiętam. Możecie już klikać w guzik. Ja jeszcze chwilę podwiedzam. Pokazuję. A, to takie historii. Ja się już bałem. No dobrze. I oto uwaga, uwaga. Trzeba w chronologicznej kolejności ułożyć update'y Minecrafta. Jest 5 guzików. Na górze są wypisane właśnie nic innego jak update'y Minecrafta. Musicie wcisnąć guziki w odpowiedniej kolejności i tylko wtedy uda wam się rozwiązać zadanie. W momencie, gdy przyciski zostaną wciśnięte w złej kolejności, mechanizm się nie uruchomi, będziecie musieli całego go zresetować. W momencie, gdy 5 lampek będzie zapalonych, zadanie jest wykonane. Na końcu na pewno będzie Nether Update, bo teraz niedawno był z piglinami i wszystkim. Tak, w momencie, kiedy któraś z lamp wam znika, znaczy, że jest to odpowiedź nieprawidłowa. Combat Update to był chyba 1.9, co nie? Tak. A Nether Update to było 1.14. Blisko. Ale 16. A, no faktycznie. 1.14 to były chyba te wioski. Ale no dobra. Kiedy był update z koniami? Ktoś wie? Dobrze, podpowiadam. Była to wersja 1.6. Ja mogę podpowiedzieć. Chyba wiem, jak to będzie. Dwie lampki się świecą, czyli dwa punkty są dobrze. W tej chwili. No to następne będzie eksploracja. To był ten end cały z Elytrą. Potem będzie combat. A potem chyba... Niestety nie. Chwila. Resetujemy. Blisko, ale nie. Combat to był chyba 1.12. Tak sobie pamiętam. A to nie było tak, że w 1.9 już się biło, że musisz ładować miecz, a nie można było spamować? Było to właśnie 1.9. No, tak mi się właśnie wydawało. Dobra, to może na początku na pewno horse, potem był... Nie. Chwila. 1.6 był horse update. Druga wersja Minecrafta, która została jakkolwiek nazwana... Może Exploration było to jest, było 1.5. Redstone update. A, jeszcze redstone mamy. No dobra. Najpierw był redstone, dokładnie. To teraz może jedna osoba będzie klikać. Tylko jedna. Ja wam to zresetuję. To ja może będę klikać. Na początek redstone. Tak jest. Potem horse update. Potem dokładnie. Exploration. Combat i nie. Nether. Chwila. Pomijając, że reseta ktoś wcisnął w międzyczasie. Może tu nie chodzi o aktualizację Netheru, tylko o dodanie go po prostu. Aha. Nie, też nie. Z Witrop akurat.
to wam jeszcze podpowiem w takim razie, że Exploration Update to była wersja 1.11. To wtedy elytry dodali? W sensie, że ten cały Exploration no tak. Update to był z Entity. No, to myślałem, że to była inna wersja. Nieważne. To ja wam pomogę w takim razie. Redstone Dobra. Update był 1.5.2, to jest pierwszy, tak? 1.5. Potem Horse Update. Horse Update, dokładnie. To potem Combat. No nie no, kto zacisnął Exploration? Potem był Combat Update. Dobra, resetuję. Może ja będę teraz klikać, nie grifujcie. To najpierw Redstone. Potem był Horse Update. Potem Combat. No i potem Exploration i Nether. I powinien się gdzieś przeciw pojawić. Proszę reseta wszystko. Wiedziałem, że tak będzie. Też tam troluje. Więc ja to... Cały czas trolują. Nie ma sensu. Ja nie troluję. O, mamy guzik. Udało się. Numerek to 8. Następne zadanie odbędzie się gdzie indziej, bo na dworze. W sensie, nie dokładnie na dworze, ale przez dwór trzeba będzie przejść. Więc zapraszam wszystkich do stołówki. Chwila, zgubiłem się. Ktoś się zgubił, to ja zaraz pomogę. Dobra. Kawę to dzisiaj na obiadek. Właśnie to będzie tematem naszego kolejnego zadania. Bo będziemy gotować. Fajnie. Dokładnie. Zapraszam was wszystkich tutaj do kuchni. Gdzie żarcie? Macie w tym miejscu skrzynkę. Podczas tego zadania już się nie będziemy nigdzie teleportować. Macie w tym miejscu skrzynkę. I 9 przedmiotów, których musicie coś skombinować. Jakieś 3 potrawy. Kto to wszystko wziął? Pewnie Gryfer, który tego nie odda. Dobra, co pichcimy? Na pewno dynia, cukier i jajko będzie do placka dyniowego. Jak ktoś... możecie mi to dać, jeśli łaska. Możecie wpadać do skrzynki. Dajcie waszym proszę. Zadaniem, waszym zadaniem też dajcie jest proszę dynię i jajko. Dynię i jajko mi dajcie, proszę. Wydaje mi się, że jajko zostało zbite o podłogę. Nie. Jaki był dobrze. Dźwięk. Więc ja wam dam kolejne jajko. Proszę bardzo. No dobra, a co z dynią? Kto ma dynię? Nie wiem, kto ma dynię, ktoś tam ukradł dynię. Więc ja mam dynię. Też zaraz wręczę. Proszę bardzo, w skrzyneczce. Dobra, mam dynię. Ja dałem do skrzynki, nie mam. Teraz potrzebuję tylko jajko jeszcze. I będę mógł zrobić placka dyniowego. Jajko już dawałem, ale to jeszcze raz dam. W tym razie. No dobra. Dobra, mam placka. I waszym zadaniem jest nie wyjmowanie teraz tego placka ze skrzynki. To ja może potem dam, bo ktoś go na pewno wyjmie. Co tam jeszcze było w tej skrzynce? 5 sztuk pszenicy. Co? 5 sztuk pszenicy. No to chleb pewnie. I koko beansy. Chyba jestem obiadem. Siedzę w kotle. Prawdopodobnie. Nie wiem, jest jakieś ciasto kakaowe w Minecrafcie. Ja tam sobie nie przypominam. Jest ciasto kakaowe. Nie ma ciasta, są ciastka kakaowe. Ciastka. No właśnie, ciastka.
Kto ma składniki? Mi się wydaje, że... Pamiętam, jak się ciastko robiło. Dawało się coco beansa do środka i po prawej i... O, ktoś mi to dał. No dobra. Mam ciastka. No i super. Wszystkie już no i teraz jeszcze chlebka jeszcze trzeba zrobić. Chyba no wiecie, jak się chlebki robi, co? No to jak to są pszenice, to niech zrobi chlebkę. Chlebka. Chlebek. Jak zwał, tak zwał. I poproszę wszystko do skrzyneczki. Gdzie macie chleb? Co ma chleb? Ja już dałem do skrzynki. No, zniknęło. Zaraz, ciastka. To ja w takim razie włożę chlebek i powinno się nam wyświetlić. Nie wyświetla się. Ktoś sobie to bierze? Ktoś tutaj jest niezłym wyjadaczem w takim razie. Pomijając błędy systemowe, rzeczy. Numerek za wykonane, można powiedzieć wykonane zadanie. Jest to, uwaga, uwaga, 5. Jak już wszyscy ładnie pojedli, bo ugotowaliśmy, no można powiedzieć spore drugie śniadanie. Zapraszam wszystkich na dwór. W lewą stronę, tutaj przed budynek szkoły. Tutaj, nie wchodźcie nawet, nie wchodźcie do środka. Można się zabić? Nie polecałbym. Nie da się. Dobrze, czy wszyscy są? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma wszystkich. Ktoś poszedł na wagary. Ja mam środki przymusów. No. Dobrze. Kolejnym zadaniem jest, uwaga, uwaga, wyścig. Ustawiacie się wszyscy tutaj na progu zwalniającym. Trasa wygląda następująco. Biegniecie prosto. Następnie skręcacie w lewo, biegnąc równolegle do granicy mapy. W kierunku ulicy Dworcowej, a dokładnie praktycznie jej końca. Obok pomnika. Samego koniuszka ulicy Dworcowej biegniecie prosto na boisko. Okrążacie je za dalszą siatką. Następnie wracacie przez furtkę i biegniecie ulicą Świętego Rocha z powrotem w to miejsce, gdzie zaczynacie. Dobra, chwila, wypuję sobie tylko izotonika. Dobra, mogę biec. Dobrze. Zasady mam nadzieję jasne. Proszę nie skakać przez płoty. No dobrze. Dobra, więc ja odliczam. 3, 2, 1, start. Ej, wy na starcie wystartowaliście. Co to ma być? Widzę 4 osoby, powinno być 6. Albo 5. Nieważne. Dobra. Oskar na prowadzeniu. Nie ta trasa, panowie, nie ta trasa. A gdzie? Nie ta brama. A. Tutaj. Dobra. A, faktycznie, dobra. Romek na prowadzeniu na razie. Lamczyk za bramką mnie poszedł, co to jest? Lamczyk, ja będę cię musiał pobić. Stawka za garażami to już kondycja. Do planu wydarzeń nie należy. No i wygrywa minimalnie, co prawda, i z lekkimi, mam wrażenie, nadużyciami
Buźka to był bodajże Adam, z tego co pamiętam. A ja Daś. Coś czuję, że będzie ostro po południu. Solo po szkole dzisiaj. Dobrze. Tak jak pozycja zwycięzcy, tak samo numerek. Kolejny to jest jeden. I zastanawiam się, komu to przyznać punkt, szczerze mówiąc, bo mimo, że Adam był pierwszy... Myślę, że mi. Nie. To mimo wszystko pobiegł okrężną trasą. Ja powiem dobrze. Nie, negatyw. Ja bym to zrobił w ten sposób. Przed bramką pobiegłeś. Ja myślę, że punkt należy się Romkowi. Mimo wszystko, zgadzam się. Tak oto zwycięża, można powiedzieć, Romek przez dyskwalifikację współzawodnika. Ja w tym momencie zastopuję muzykę. A to tu jest jakaś muzyka. Któryś nie da co prawda zastopować. A zrobię tak. Uwaga, uwaga. Do waszych uszu powinna dojść teraz melodia Minecrafta. Wait. Musicie ją zlokalizować. Skąd ten dźwięk dobiega? No nie, ja wiem gdzie to jest, ale nie dobiegnę tam na czas. A przynajmniej spróbuję. To jest. O, już znalazł. Adam znowu. Możecie wyjąć teraz, szybko poszło, możecie wyjąć płytę, numer to 6. Lipka płyta się zaczęła tam. Było to ostatnie zadanie. Teraz zapraszam was wszystkich w okolice pokoju nauczycielskiego. Będzie rozmowa z nauczycielami. No nie. O, tu uwaga, są bariery, uwaga. Bloki, tu będzie coś ciekawego. W tym miejscu jest bariera. I teraz waszym zadaniem jest nazwać na kartce tutaj w droperze nazwać tą kartkę tak, jaki jest kod, który zostanie ułożony po złożeniu wszystkich numerów, które w poprzednich zadaniach uzyskaliście. Na sam koniec. 7, 2, 5, nie, 7, 2, 8, 5, a zresztą podyktujecie mi to. Dobra, to ja nazywam. Podyktujecie? Aha. Las rąk, co prawda. Tak, nieprawda? Już ci dyktuję. Tak właśnie wygląda zdalne nauczanie. Dokładnie. Tak. Będzie 7, 8, 7, 2, 8. Tak. 5. Nie, bo tu ludzie trolują. Ja, 7, 2, 8, nie, tak? 7, 2, 8, 5. Tak. 1, 1, 6. No dobra. Jedna jedynka mniej. Tylko teraz taki problem mam. Bo ja nie mam expa, nie masz? Ja nie mam expa. Mógłbym prosić już dodaję, o... Już dodaję. Czyli 7, 2, 8, 5, 1, 6, tak? Dobra, przyjmijmy, że tak. Jeszcze raz jaki? Ciekawe, chwila. 7, 2, 8, 5, 1, 6. Bardzo dobrze. Teraz zbóż tego do hopera. Powinno nam się otworzyć. Gdzie jest hopper? No, dropper. Podajmy, dropper. Nie hopper. Co jest? Super, wszystko działa. Ktoś dał tam cukier. No dobra. Co pro... Idziemy do kantorka. W takim razie pędzimy, ponieważ mam dla was niespodziankę. Nie będę skakał z trybun, bo to niebezpieczne jest. Ty, będziemy w kosza grać. Uwaga, uwaga.
Panowie, mam dla was piłki koszykowe, które możecie prawym lub lewym przyciskiem myszy kliknąć. Można rzucać. Można nimi rzucać. Mają wbudowaną fizykę. Patrzcie na to. Co jest? I teraz proponuję jeszcze zrobić szybką konkurencję rzutów do kosza. Chwila, trzeba fizykę ogarnąć najpierw. No nie, piłki wszystkie zabrali. Mogę wam jeszcze kilka załatwić. Nie. Fajny plugin. Dobra. Strzelił. Co tu się stało? Jedyny coś blok, który nie jest fizyczny dla piłek, to pajęczyna. Trafiony. Gratuluję. Przyznaję jeden punkcik. Ale mam pomysł. Co jest? Nie no. Dobrze. To ja w takim razie zrobię podsumowanie. Z tego co widzę, wszyscy zdobyli po jednym punkcie. Kto wpisywał hasło? Kto dyktował, przepraszam, hasło do pokoju nauczycielskiego? Ja dyktowałem, Oskar. Oskar. To by oznaczało, że każdy z was po jednym punkcie za zadanie otrzymał. Nie wiem, jak to się stało, ale mamy remis. To teraz, co z nagrodą? Czyli wszyscy wygrali. To nie było ustawione. Brzmi jak morał z jakiejś bajki dla dzieci. My taką bajką nie jesteśmy, natomiast dziękujemy wam za oglądanie. Mapa będzie do pobrania ze strony internetowej, prawdopodobnie będzie to Planet Minecraft. Wszystko będzie wystawione. Kiedy będzie? W momencie, kiedy ten film pojawi się na YouTubie, mapa powinna równolegle pojawić się na stronie. Będzie to na pewno podlinkowane. Zapraszam was wszystkich do pobrania, jeśli ktoś nie miał szansy zagrać, nie miał szansy obejrzeć, albo czuje niedosyt. Zapraszam wszystkich jeszcze raz. Dziękuję bardzo za oglądanie.